Miły, elokwentny, szarmancki i uroczy. Tych określeń zazwyczaj nie użyjemy w kontekście pospolitych przestępców. Ale Kenneth Leachman nie był przeciętnym rzezimieszkiem. Postać iście nietuzinkowa i być może najbardziej lubiany złodziej w historii. Ken był człowiekiem otwartym i sympatycznym. Zawsze elegancko się ubierał i posiadał doprawdy czarujące usposobienie. Czarujące do tego stopnia, że sympatyzowali z nim nawet pilnujący go strażnicy. Jego iloraz inteligencji ponoć oscylował w granicach 150. To właśnie przy pomocy intelektu wymyślał błyskotliwe plany napadów i jeszcze lepiej je realizował. Przez ponad 50 lat był autorem największego rabunku złota w historii Kanady. Wszystko to sprawiło, że stał się kimś w rodzaju bohatera ludowego, którego kanadyjskie społeczeństwo nie miało zamiaru potępiać. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania podcastu na YouTube i Spotify oraz ocenienia go w aplikacji. To najlepszy, darmowy sposób na wsparcie, za co bardzo dziękuję. Sonder. Poznaj nieznane historie. Kenneth Leachman urodził się w 1931 roku w nieco nietypowym miejscu, a mianowicie w Howland, czyli obszarze będącym małą dzielnicą gminy Victoria, leżącej w kanadyjskiej prowincji Manitoba. W zasadzie Howland to licząca kilkaset osób społeczność, którą można by porównać do niewielkiej polskiej wsi, gdzie każdy zna każdego. Ojciec Kenefa imieniem Norman naprawiał maszyny rolnicze, a matka, Irene, sprawowała pieczę nad domem. Małżeństwo, oprócz Kenefa, miało jeszcze dwoje dzieci, córkę Elizabeth i syna Roberta. Rodzina Leachman żyła skromnie, lecz kryzys gospodarczy, który wówczas ogarnął Kanadę, mocno dał im popalić. Norman i Irene w 1943 roku wzięli rozwód z powodu alkoholizmu i agresji głowy rodziny. Irene, jako samotna matka z trzema dziećmi na utrzymaniu, była w niezwykle trudnym położeniu. Wkrótce znalazła pracę jako pomoc domowa u pewnego wdowca, który dał jej oraz jej dzieciom zakwaterowanie. Między Kenefem a gospodarzem dochodziło do kłótni, a nawet do przemocy fizycznej na chłopcu. Mężczyzna pozwolił Irene zostać w swoim domu pod warunkiem, że odda Kenefa do domu dziecka. Irene, mając na uwadze dobro pozostałej dwójki pociech, z ciężkim sercem podjęła decyzję. Kenneth trafił więc do domu dziecka, a następnie wędrował po różnych rodzinach zastępczych, gdzie znów stosowano wobec niego przemoc. Kiedy Irene wyszła za mąż za niejakiego Williama Brookinga, mogła z powrotem wziąć Kennetha ze sobą. Lecz nowy ojczym także nie potrafił go zaakceptować. W wieku 14 lat Leachman trafił pod opiekę dziadków i zamieszkał na ich farmie. To w końcu pozwoliło mu odetchnąć i zaznać nieco upragnionego spokoju po bolesnych rodzinnych perturbacjach. Pech chciał, że podczas pobytu na farmie uległ wypadkowi. Któregoś dnia przybywający tam koń z wielkim impetem kopnął go w głowę, przez co Ken doznał poważnych obrażeń. Jego matka próbowała nawet tłumaczyć tym urazem późniejsze przestępstwa syna, bowiem charakter Kenefa ponoć nagle się zmienił. Jeszcze jako nastolatek Kenneth zamieszkał ze swoim biologicznym ojcem Normanem w mieście Winnipeg na południu Kanady. Panowie próbowali naprawić poszarganą przed laty relację i ostatecznie doszli do zgody. Ken porzucił szkołę i razem z ojcem, byłym wojskowym w stopniu kaprala, pracował w firmie naprawiającej windy. Latem 1947 roku
podczas wyjazdu w rodzinne strony na pogrzeb. Ken poznał 20-letnią Elwę Shields. To była książkowa miłość od pierwszego wejrzenia. On przystojny i elegancki. Ona piękna i rudowłosa. Oboje młodzi i spragnieni uczuć, które mocno uderzyły im do głów. Ken stał za mną i zobaczył moje rude włosy. Tak wyglądały nasze początki. Chciał się ze mną spotkać. Nie widział mnie zbyt dobrze z przodu, ale naprawdę pragnął poznać tę dziewczynę z długimi, rudymi włosami. Wracała myślami do dawnych lat Elwa Shields w dokumencie opowiadającym o życiorysie jej ukochanego pod tytułem Ken Lishman – The Flying Bandit. W 1950 roku zakochani wzięli ślub. Napotykali wówczas pierwsze przeszkody dorosłego, rodzinnego życia. Zaczęło brakować im pieniędzy i nie mieli możliwości, by umeblować swoje mieszkanie. Wtedy do głosu zaczęła dochodzić przestępcza natura Lishmana. Jako spec od naprawy wind dobrze znał wiele budynków. Kiedy nikt nie patrzył, buszował po nich i sprawdzał, co mógłby wziąć dla siebie. W nocy włamywał się więc do lokalu z siedzibą jakiejś firmy z eleganckimi fantami i podając się za jej pracownika, dzwonił po firmę transportową, nakazując przewiezienie mebli i innych wartościowych rzeczy prosto pod swój adres. Złapano go w marcu 1950 roku. Pracownik firmy transportowej nie mógł pozbyć się podejrzeń z powodu telefonu wykonanego o tak nietypowych nocnych godzinach. Powiedział więc o wszystkim policji. Tak oto złapano 19-letniego Kenefa, który zdążył nakazać przewiezienie do swojego mieszkania między innymi luksusowego łóżka, lodówki, radia czy zestawu mebli kuchennych. Skazano go ledwie na 3 miesiące więzienia, lecz to w zupełności wystarczyło, by kompletnie zawieść Elwę, która podczas nieobecności męża, żyjąc z zasiłku, ledwo wiązała koniec z końcem. Po wyjściu z zakładu karnego, Lishman obiecał małżonce, że kłopoty z prawem będzie omijał szerokim łukiem. Wraz z upływem lat 50. ich rodzina uległa znaczącemu powiększeniu, a ostatecznie doczekali się aż 7 dzieci. Kenneth zaczął wieść normalne życie, pracując w firmie naprawiającej maszyny rolnicze. Brakowało mu jednak czegoś ekstra. Czegoś, co wstrzyknie trochę adrenaliny w jego krwiobieg. Wpadł więc na pomysł, który podobał mu się już od dziecka. Zostanie pilotem małych samolotów. To pomoże mu też w pracy, bowiem latając może dotrzeć do odległych, potrzebujących pilnej naprawy gospodarstw. Postanowił, że chce nauczyć się latać, więc poszedł i wziął kilka lekcji. Potem kupił samolot i po prostu zaczął latać. Nie posiadał licencji, nie spędził wystarczającej liczby godzin w powietrzu, ale tata po prostu taki był. Jeżeli wpadnie na jakiś pomysł i będzie wiedział, że może to zrobić, po prostu pójdzie i to zrobi. Mówił po latach jeden z jego synów, Ron Lishman. Kenneth latał więc od gospodarstwa do gospodarstwa kupionym przez siebie niewielkim, dwuosobowym samolotem i naprawiał co trzeba, zarabiając na utrzymanie rodziny. W 1953 roku za latanie bez uprawnień otrzymał 2-letni wyrok w zawieszeniu, lecz oprócz tego typu mniejszych wpadek nie wchodził z powrotem na przestępczą drogę. Wydawało się, że Lishman ma wszystko. Mieszkał w dużym domu z piękną żoną i dziećmi. Posiadał Cadillaca i swój, można powiedzieć, ciasny, ale własny samolot. Muzyka.
Prawda była jednak taka, że Kenneth żył znacznie ponad stan. Mieszkając z rodziną w Winnipeg, lubił wygodne życie. Kochał pieniądze i dobrobyt. Wydawał więcej, niż mógł sobie pozwolić. Prawdziwe problemy dopadły go, kiedy firma, w której pracował, zbankrutowała. Mężczyzna zatrudnił się więc w kolejnej, tym razem sprzedającej akcesoria kuchenne. Pracował tam do listopada 1957 roku, a następnie musiał ponownie szukać zatrudnienia, ponieważ także i ten biznes upadł. Na domiar złego, Leishman źle zainwestował swoje oszczędności, przez co sytuacja finansowa jego rodziny znacznie się pogorszyła. Spłukany Kenneth postanowił wówczas wrócić do złodziejskiego fachu i wymyślić sprytny plan napadu na bank. Leishman poleciał do Toronto i zameldował się w jednym z tamtejszych luksusowych hoteli. 17 grudnia 1957 roku wszedł do Toronto Dominion Bank i podając się za biznesmena z Buffalo w stanie Nowy Jork, poprosił o rozmowę z dyrektorem tej placówki. Przedstawiając się jako Mr. Gere, zasugerował, że chce wziąć kredyt na rozwój biznesu. Kiedy tylko obaj panowie znaleźli się w biurze sami, Leishman wyjął pistolet i zmusił dyrektora banku do wypisania czeku na 10 tysięcy dolarów. Zszokowanego dyrektora zaczął wypytywać o różne rzeczy z jego życia osobistego. Następnie zaprowadził wystraszonego mężczyznę do kasy i wykorzystując zdobytą wiedzę na jego temat, udawał, że są dobrymi kumplami. Zaraz po realizacji czeku, Kenneth dalej doskonale grał swoją rolę, zapraszając dyrektora na drinka w ramach przyjacielskiego gestu. Od razu po wyjściu z banku, Leishman wskoczył do auta i odjechał z pieniędzmi. Wszystko załatwił ze stoickim spokojem i był dla dyrektora banku uprzejmy. O ile można mówić o uprzejmości osoby, która przed chwilą wyjęła pistolet. Bill Redekop, autor książki Crimes of the Century, tłumaczył naturę Kenneth'a. W Toronto stał się znany jako bandyta gentleman, ponieważ był tak miły, elokwentny i dżentelmeński właśnie. Leishman od zawsze prezentował takie cechy. Jego problem polegał jednak na tym, że jak za pierwszym razem coś zadziałało bardzo dobrze, to myślał wówczas, no cóż, dlaczego by nie spróbować jeszcze raz? Prasa w Toronto nazwała wyczyn Kena jednym z najbardziej odważnych napadów w historii, a miejscowa ludność nie mogła wyjść z podziwu z powodu tego, jak gładko mu to poszło. Kilka miesięcy później, w marcu 1958 roku, Leishman postanowił kolejny raz napaść na bank w dokładnie taki sam sposób jak poprzednio. Zawitał do leżącego przy ruchliwym skrzyżowaniu Imperial Bank of Commerce i poprosił dyrektora o rozmowę. Zagroził mu bronią, lecz tym razem dyrektor nie dał się zastraszyć i wdał się z nim w szarpaninę. Będący nieopodal kasjer zorientował się w sytuacji i włączył alarm. Ken zdążył wybiec na zewnątrz, ale pechowo wbiegł w przypadkową osobę. Już po chwili dopadł do niego personel banku i przytrzymał aż do przyjazdu policji. Leishman usłyszał wyrok 12 lat pozbawienia wolności, który odbyć miał w więzieniu Stony Mountain, leżącym około 25 km od Winnipeg. Za kratami Kenneth wszedł w świetne relacje praktycznie z każdym, kogo tam poznał. Strażnicy zapraszali go na kolację, ponieważ uwielbiali jego towarzystwo i poczucie humoru. Leishman posiadał także talent poetycki, co doprowadziło do tego, że pisał innym więźniom romantyczne wiersze,
które później ci w swoim imieniu wysyłali ukochanym. Bandyta Gentleman pożegnał mury zakładu karnego w Stony Mountain już zaledwie po upływie 3,5 roku. Naczelnik tej placówki nazwał go nawet wzorowym więźniem. Leishman odzyskał wolność, lecz jednym z warunków tejże wolności był zakaz opuszczania przez niego prowincji Manitoba. Gdy wrócił do domu, Elva nie posiadała się z radości. Przez cały okres pobytu męża na przymusowych wakacjach prowadziła mały sklepik z pamiątkami, by jakoś wiązać koniec z końcem. Zawsze robiła wszystko, co w jej mocy i nawet kiedy Kenneth trafiał do więzienia, wiernie na niego czekała. Na początku lat 60. Kenneth pracował jako przedstawiciel handlowy. Kupił nowy dom na przedmieściach Winnipeg i wszystko wskazywało na to, że nie będzie już łobuzował. W rzeczywistości, w umyśle tego sprytnego złodzieja powstawał kolejny plan. Tym razem na naprawdę wielką kradzież. Kradzież, którą później nazwano jedną z największych w historii Kanady. Kenneth, przebywając na lotnisku w Winnipeg, zauważył, że przy pomocy małych samolotów transportowane jest tam złoto z miejscowości Red Lake, w której wówczas wydobywało się je w ogromnych ilościach. Z lotniska ten cenny kruszec przewożono z kolei kanadyjskimi liniami lotniczymi do Narodowej Mennicy w Ottawie. Mężczyzna dobrze wiedział, że będzie potrzebował wspólników, więc zaczął kompletować ekipę. Pierwsze kroki skierował do prawnika, Harry'ego Becklina, którego poznał w więzieniu Stony Mountain. Becklin często odwiedzał to miejsce w związku ze swoim zawodem. Panowie szybko zostali przyjaciółmi i po wyjściu Leishmana z więzienia założyli nawet razem biznes, mianowicie małą hurtownię środków czystości. Kolejnymi wspólnikami byli John Berry i dwaj bracia, Richard Grenko oraz Paul Grenko. Kenneth miał poważnie zapisaną kartotekę, więc Berry i bracia Grenko mieli odwalić brudną robotę, a Ken stanowił mózg operacji. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Leishman kupił białe kombinezony, na których namalował prowizoryczne logo kanadyjskich linii lotniczych. Ukradł również niezbędne listy przewozowe, wykorzystując przerwę strażników na lunch. Paula Grenkoła wysłał do Red Lake na obserwację. 1 marca 1966 roku Paul powiadomił go telefonicznie, używając szyfru, że na lotnisko w Winnipeg wysłano ogromną dostawę złota, liczącą 12 dużych sztabek, umieszczonych w drewnianych skrzyniach. Właściwie to, co zrobiłem, było całkiem fajne. Zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że mój pies ma 12 szczeniąt. Kenneth odrzekł, że jest zainteresowany kupnem szczeniaka. Wtedy wiedziałem, że stanie się to tej nocy. Opowiadał po latach Paul Grenko. Wieczorem John Berry oraz Richard Grenko założyli na siebie fałszywe kombinezony kanadyjskich linii lotniczych i ukradli ciężarówkę należącą do tychże linii. Dalej wszystko poszło jak po sznurku. Złodzieje wychodząc, a właściwie wyjeżdżając transportowi sztabek złota naprzeciw, poinformowali dostarczycieli, że plany uległy zmianie i złoto poleci do mennicy w Ottawie szybciej niż wcześniej ustalono. Pokazali listy przewozowe i po chwili ładunek o ogromnej wówczas wartości, około 385 tysięcy dolarów, znalazł się w skradzionym pojeździe.
Barry wraz z Richardem Rękołem pojechali do umówionego z Leishmanem miejsca, który już czekał na nich w samochodzie, zaledwie kilometr od lotniska. Trójka rabusiów udała się prosto do domu Harry'ego Becklina, który wówczas był na wakacjach, ale według ustalonego wcześniej planu udostępnił kumplom swoją piwnicę. U Becklina przebywała jego teściowa, lecz została uprzedzona przez Harry'ego, że kolega Kenneth wpadnie którejś nocy pod jego nieobecność sprawdzić, czy wszystko w porządku z domem. Panowie musieli jakoś sprytnie usprawiedliwić ładunek, który przywieźli ze sobą, więc powiedzieli kobiecie, iż mają dla Harry'ego świeżego łososia i muszą włożyć go do znajdującej się w piwnicy zamrażarki. Kiedy niewielka szajka świętowała sukces, kanadyjska królewska policja konna, czyli tamtejszy odpowiednik FBI, rozpoczęła wielkie poszukiwania sprawców. Skradziono naprawdę sporo złota, więc sprawa nie była błaha. Jak więc wpadli na trop Leishmana? Można rzec, że najzwyczajniej jak tylko się da. Leishman zresztą sam mówił o tym przed kamerami. Wszyscy zebrali się w siedzibie kanadyjskiej królewskiej policji konnej w Winnipeg i odbyli burzę mózgów. Każdy funkcjonariusz otrzymał notes i długopis. Usiedli i sporządzili listę osób, które ich zdaniem mogą być podejrzanymi. Niestety, ja byłem na pierwszym miejscu wśród wszystkich i to po wielu latach bardzo uczciwego życia. Leishman chciał jak najszybciej zabrać złoto z piwnicy domu Becklina, lecz wtedy pogoda załamała się tak bardzo, że trudno było nawet wyjść na dwór. Południe prowincji Matinoba nawiedziła jedna z największych zamieci śnieżnych, jakie kiedykolwiek tam odnotowano. Ogromne sztabki złota miały pojechać na farmę wujka Kenneth'a do miejscowości Trehearn, lecz uniemożliwiała to fatalna aura. Kiedy kilka dni po napadzie Harry Becklin wrócił z wakacji, zauważył, że w jego zamrażarce wciąż znajduje się, można powiedzieć, najdroższy łosoś w dziejach Kanady. Mężczyzna zaczął pękać i za wszelką cenę nie chciał, by ktokolwiek połączył go z napadem. Harry wyjął więc złoto z zamrażarki i ukrył je w zaspach śniegu na podwórku. Wszystko w obawie przed tym, że drogocenny towar odkryje żona. Leishman wiedział, że musi wymyślić coś na szybko. Skokiem na złoto żyło już całe miasto, a miejscowa prasa rozpisywała się na ten temat. Mężczyzna wpadł na pomysł, że sprzedadzą całe złoto za granicą, a dokładniej w Hongkongu. Najpierw jednak w biurze Becklina pobrali 3-funtową próbkę krusztu, a resztę sztabki schowali w teczce prawnika, która leżała na widoku w jego recepcji. Latający bandyta przeszarżował. Przypomnijmy, że miał zakaz opuszczania prowincji Matinoba w związku z dawnymi napadami na bank, więc podróż do Azji zwykłym rejsowym samolotem była bardzo ryzykowna. Ken wsiadł jednak w pociąg i ruszył do Vancouver, skąd startował jego lot do Hongkongu. Kiedy przybył na lotnisko, spostrzegł, że znajduje się tam niepokojąca liczba policjantów. Domyślając się, co go czeka, zdołał pozbyć się części sztabki złota tuż przed aresztowaniem. Z dostępnych źródeł nie udało mi się wyjaśnić tego, gdzie podziała się owa próbka tego drogocennego materiału. Leishman jednak został złapany. Policja powoli zbierała wszystkie elementy układanki.
Kenneth nie spodziewał się, że stróże prawa dzięki odciskom palców pozostawionym na ciężarówce wpadli na trop Grenkoła oraz Barego, co doprowadziło do ich aresztowania. Dzięki przesłuchaniom, donosom od informatorów i intensywnie prowadzonemu śledztwu, policjanci doszli też do postaci Harry'ego Becklina. W trakcie przeszukania jego biura, jeden z mundurowych zauważył niewielką teczkę z inicjałami Harry'ego. Były w niej dokumenty należące do prawnika oraz wybrakowana sztabka złota, szach i mat. Harry zaczął współpracować z policją i już wkrótce z jego ogródka odzyskano pozostały łup. Gwoździem do trumny podejrzanego o zaplanowanie wszystkiego Leishmana była sprytna akcja kanadyjskiej królewskiej policji konnej. Po aresztowaniu Kenneth'a na lotnisku w Vancouver czekał on w miejscowym więzieniu na transport do Winnipeg. Policjanci umieścili w jego celi wtykę, fałszywego przestępcę, który posiadając wiedzę na temat latającego bandyty, zagrał z nim w grę psychologiczną. Otóż ogromną wadą Leishmana były skłonności do przechwałek i, mówiąc oględnie, skromnością to on nie grzeszył. Policjant wcielający się w rolę więźnia, niejaki Allen Richards, z dumą opowiedział mu, że fałszował czeki na dużą skalę. Kenneth nie mógł pozostać mu dłużny i jednym tchem wyjawił funkcjonariuszowi całą historię największego napadu na złoto w historii państwa spod znaku liścia klonowego. Wysypał się całkowicie, bo przecież nie mógł przepuścić okazji, by nie pochwalić się takim dokonaniem. Możecie sobie tylko wyobrazić zdziwienie Leishmana, kiedy w marcu 1966 roku wraz z czterema wspólnikami stanął przed sądem i zobaczył zeznającego przeciwko niemu policjanta, którego poznał w więziennej celi jako fałszerza czeków. Złodziejom postawiono zarzuty o kradzież złota oraz spisek. Leishman w oczekiwaniu na proces trafił do zakładu karnego leżącego obok Winnipeg. Tam więzień George Leclerc szybko go polubił i wszedł z nim w komitywę. Obaj panowie w końcu doszli do wniosku, że nie ma na co czekać i pora na ucieczkę. Leclerc z dużą dozą podziwu wspominał dawnego kolegę. Gdybyś w tamtych czasach powiedział mi, napadnijmy na bank, odpowiedziałbym na to, dobra, dawaj, robimy to. Po prostu wszedłbym tam i dokonał rabunku. Wielkie jaja, ale zero mózgu. Kenneth był raczej intrygantem, planistą i supergwiazdą, więc wszyscy chcieli mieć go w pobliżu. 1 września 1966 roku 35-letni Leishman oraz 10 innych osadzonych w niezwykle zuchwały sposób uciekło z więzienia. Grupa mężczyzn obezwładniła strażnika i zabrała mu klucze od wartowni, z której ci ukradli 8 sztuk broni i 800 sztuk amunicji. Kenneth wraz z trzema innymi mężczyznami, w tym z George'em Leclerc, ukradli samochód z policyjnego parkingu i odjechali w siną dal. Czwórka uciekinierów trafiła do miasta Steinbach, gdzie ukradli mały samolot i z Leishmanem za sterami polecieli aż do stanu Indiana w USA. Wylądowali na polu przypadkowego rolnika obok miejscowości Gary. Rolnik zgodził się, by podwieźć ich do miasta, w którym wynajęli pokój w jednym z hoteli. Opijając udaną ucieczkę w hotelowym barze, stracili czujność.
Policja w Manitobie zadbała o wzmożoną kontrolę na lotniskach czy autostradach, ale także o to, żeby ich zdjęcia dotarły dosłownie wszędzie. Barman dzięki oglądaniu wiadomości zapamiętał wizerunek czterech poszukiwanych mężczyzn i zawiadomił organy ścigania. Kiedy policjanci wpadli do lokalu, odbył się krótki pościg, po którym wszystkich złapano. Dzięki takim właśnie akcjom Kenneth stał się miejscową legendą. Gdy przywożono go z powrotem do Winnipeg, skutego kajdankami, na miejscu witały go wiwatujące tłumy. Ludzie, którzy przypadkowo mieli z nim do czynienia podczas napadów czy ucieczek, zawsze opisywali go jako miłego faceta, który nawet nie podnosił głosu. Doceniali jego umiejętności i to, jak potrafi grać policjantom na nosie. Z tego powodu władze umieściły go w osobnym skrzydle więzienia, tak by znajdował się tam tylko on i nikt więcej, z kim mógłby potencjalnie knuć kolejne intrygi. Latający bandyta nie miał jednak zamiaru się poddawać i po osadzeniu go w pustym skrzydle starego więzienia w Winnipeg, gdzie czekał na rozprawę, kolejny raz postanowił uciec. Leishman, przebywając zupełnie sam, miał dostęp do korytarza. Już po 3 tygodniach pobytu udało mu się wyłamać zamek w drzwiach na końcu korytarza, obezwładnić 3 strażników i uciec przez mur. Został złapany dosłownie kilka godzin później, zaraz po tym, gdy z budki telefonicznej zadzwonił do swojego prawnika. Istnieją teorie mówiące o tym, że prawnik albo przekonał go do poddania się, albo po prostu go wydał. Wszyscy policjanci zachodzili w głowę, jak pokonał zamek od drzwi korytarza. Leishman odpowiedział, że zrobił to przy użyciu jedynie kawałka materiału i odrobiny drutu. Pierwszego listopada 1966 roku Kenneth Leishman przyznał się do 9 zarzucanych mu czynów, w tym m.in. kradzieży złota czy naruszenia zwolnienia warunkowego. Otrzymał wyrok 15 lat więzienia, lecz koniec końców spędził w nim 8 lat. Mężczyzna złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie jego wyroków, które nakładały się na siebie i niektóre z nich miał odbywać jednocześnie. Kenneth mógł cieszyć się wolnością, gdy komisja do spraw zwolnień warunkowych przyznała mu rację, orzekając, że wyrok został źle skonstruowany. Tym sposobem 43-letni wówczas Leishman mógł wrócić do swojej rodziny. Do rodziny, która zawsze na niego czekała. Żona Elva miewała wiele wątpliwości. Wiele kryzysów, gdy musiała radzić sobie sama, ponieważ jej lekkomyślny mąż nie potrafił żyć w zgodzie z prawem. Za bardzo jednak kochała Kenneth'a, by o nim zapomnieć. Oboje byli w siebie wpatrzeni. To była jedna z tych miłości, której nie zniszczy nawet bardzo długa rozłąka. Kiedyś próbowałam odejść od Kenneth'a i wniosłam pozew o rozwód. Zrobiłam to, bo nie mogłam tak już dłużej. Wszyscy wywierali na mnie ogromną presję. Mówili, że jestem samolubna, bo nie myślę o dzieciach, tylko skazuję je na długie lata czekania na tatę. Kiedy ponownie zobaczyłam męża, dotarło do mnie, że za bardzo go kocham. Po prostu nikt inny nie mógłby zająć jego miejsca, twierdziła Elva. Latający bandyta zaliczył miękkie lądowanie w Red Lake, gdzie osiadł razem z bliskimi. Tak, w tym samym Red Lake w prowincji Ontario, z którego lata wcześniej przechwycił 500-kilogramowy ładunek złota.
Kenneth i Elva stworzyli szczęśliwą, pobożną rodzinę i cieszyli się szacunkiem lokalnej społeczności. Mężczyzna był tamtejszą sławą, panem z pierwszych stron gazet, który toczył żywot niedostępny dla zwykłych śmiertelników. Co ciekawe, o mały włos nie wygrał nawet wyborów na burmistrza gminy. Państwo Lishman prowadzili własny sklep z pamiątkami, a Kenneth pracował jeszcze jako pilot. Miał za zadanie docierać małym samolotem do trudno dostępnych miejsc, by pomagać ludziom, na przykład transportując pacjentów do placówek medycznych. Oczywiście tym razem miał już wyrobioną licencję pilota. Często udzielał wywiadów i gościł w telewizji, gdzie z uśmiechem na ustach opowiadał o swoich dawnych wyczynach, robiąc to w charakterystyczny dla siebie czarujący sposób. Hollywoodzki aktor Darren McGavin skontaktował się z nim, kiedy tylko usłyszał, że lokalny gwiazdor zaczął spisywać na kartkach swoje życie. Ponoć miał spotkać się z Kenneth'em i kupić prawa do jego historii, chcąc ją zekranizować. Film zapewne doszedłby do skutku, gdyby nie wydarzenia z grudnia 1979 roku. Lishman, lecąc samolotem z Red Lake, zniknął gdzieś na północy Ontario i przepadł bez śladu. Dopiero wiosną 1980 roku odnaleziono wrak i szczątki dwóch ciał. Pielęgniarki oraz pacjentki, której pomagali. Na pokładzie znajdowały się skrawki ubrań Kenneth'a, lecz śledczy na podstawie zebranych szczątek nie potrafili zidentyfikować jego ciała, tylko pozostałe dwa, pielęgniarki oraz pacjentki. W związku z tym nie brakowało głosów, mówiących o tym, że z jakiegoś powodu Ken znów uciekł. Lecz aranżacja takiego wypadku byłaby karkołomnym zadaniem. Prawdopodobnym wyjaśnieniem braku ciała były żerujące w pobliżu wilki, które mogły je po prostu zjeść. 16 grudnia 1980 roku Kenneth Lishman został uznany za zmarłego. Historia gangstera, który kilkukrotnie został nominowany do literackiej i pokojowej Nagrody Nobla. Sprawdźcie poprzedni odcinek Sondera o sprawie Tukiego Williamsa. Polecam. Do usłyszenia za chwilę.